Janna Markowska, Maciej Muszyński. Pierwsza z piosenek tekstu Agnieszki Osieckiej to przepiękna Zielono mi. Właśnie wczoraj sobie rozmawialiśmy na próbie, że jak się gra tą piosenkę, to wydaje się człowiekowi, że stąpa po takim gęstym, wilgotnym mchu i cały las pachnie. I myślę, że nie jesteśmy odosobnieni w tym wrażeniu. Kolejnym utworem jest piosenka Szpetni 40-letni i właściwie wybrałam ją dlatego,
że jakiś czas temu moja mama, czytając jakiś artykuł o kobietach przed 40 rokiem życia, dobiegających 40, mówi: o córciu, popatrz, to o tobie piszą. Gdzie cały czas mi się wydawało, że to jeszcze hen daleko. No ale skoro już według mojej mamy jestem kobietą przed 40, to mogę sobie zaśpiewać piosenkę o 40-latkach. Ja bym się tutaj sprzeczał z twoją mamą, ale w sumie... Tylko dlatego, że ciebie też to dotyczy. Ja myślę, że jesteśmy jeszcze po 30, nie przed 40. Cały czas. O, jest Dominiczek, ogląda z Waneską. Marta. O, pozdrawiamy. Jesteście kochani. O, Herbert. Thank you for letting us know. Basia jest. Super. Cześć, kochani. W taki wieczór ani zimny, ani letni, po ulicach, po zaułkach i po placach spacerują sobie szpetni, spacerują sobie szpetni 40-letni po swoich pracach. Każdy dawno rozwiedziony idzie mocno zamyślony, niczym wdowiec po ideach i po babach. Co pomyśli, to wymyśli, potem jeszcze mu się przyśni, bo to taka jest, widzicie, smutna sprawa. Odczuwamy trochę zgagi po tym życiu, po tym życiu, po przepiciu itp. Odczuwamy trochę kaca, że co było, to nie wraca, jak ten kochasz, który zginął w sinej mgle. Odczuwamy trochę żalu, że tak wcześnie jest po balu, chociaż noga się do tańca jeszcze rwie. Chce się tańczyć, chce się walczyć, aż tu nagle, panie starszy, zamykamy, zamykamy, tak czy nie? Powtarzamy bałamutnie, że bywało jeszcze smutniej, wychylamy 50 albo dwie. Zazdrościmy młodszym siostrom, cytujemy coś z po prostu, chcemy prawdy, chcemy prawdy. ITP. Czasem kogoś ktoś spotyka, siwa handra nagle znika, ktoś ubiera się w kolczyki z naszych łez. Chwilę jest się w siódmym niebie, potem wraca się do siebie, tylko powiedz, gdzie to jest. Tylko powiedz, gdzie to jest? Dziękujemy. Jest Marcin. Cześć, Marcin. Bardzo miło cię widzieć. Kolejnym utworem jest utwór, który przygotowaliśmy już wcześniej, nie specjalnie na ten koncert, ale utwór, który jest w naszym repertuarze już od przynajmniej roku. Ja tak myślę? Nawet... Że nawet dłużej. Dobra. Przepraszam, woda. Tym razem Agnieszka Osiecka wdała się w całkiem udane kombo. Weszła we współpracę z Krzysztofem Komedą. Proszę Państwa, efekt jaki jest, każdy słyszy.
świata czterech stron. Z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front. Gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu u tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Choć nie dziś,
za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. Dziękujemy bardzo i jednocześnie witamy Bigosa. Kochani, no dobrze, że mijają już trochę te czasy, że się widzimy przed komputerkami i że będziemy mogli się już spotykać. Już się spotykamy od jakiegoś czasu, w sumie nawet od końcówki maja, w takiej rzeczywistej przestrzeni. Może skoro o tych koncertach, to zapowiem, że jutro gramy w Krakowie w kwartecie na rynku w Harris Piano Jazz Bar. W piątek można nas usłyszeć w Zakopcu, a w niedzielę w Parku Hera w Warszawie, też w kwartecie. Także zapraszamy na wszystkie te koncerty. Można wynająć jakiegoś wesołego busa i jeździć za nami. Można. Będzie z nami jeszcze Jędrzej. Dokładnie, Łaciak. Zagramy z Bartkiem Staromiejskim i Jędrzejem Łaciakiem. Także, kochani, kolejny utwór, jaki nas czeka. W sumie odpaliliśmy go trochę z defaultu, bo jest, wydaje mi się, że jednym z takich najbardziej popularnych, najczęściej wykonywanych utworów Osieckiej. Ale jakby w ogóle się nie dziwię dlaczego, bo po prostu świetnie się go gra. Po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szali kotulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Takie dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich ty wolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich bal i ubaw, ani lala, ani buba itp. itd. itp. Thank you.
tablicy. Wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. Itd. Itp. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. Itd. Itp. Itd. Dziękujemy. O, jest Mateusz. Dziękujemy za pyszny obiadek. Tak, świetnie gotujesz, Mateusz. Doskonale. Nie chcesz się wprowadzić do nas. Kochani. Piosenka, którą teraz zagramy, najlepiej znana jest mi w wykonaniu doskonałej Anny Szałapak. Wprawdzie wykonanie, o którym mówię, jest z orkiestrą i brzmi naprawdę tak, że każdorazowo, kiedy tylko przychodzi mi do głowy, po prostu włosy na rękach stają mi dęba i przechodzi mnie taki naprawdę ogromny dreszcz. Tekst jest przepiękny. A piosenka nazywa się Ucisz serce. Aha. Ktoś przyszedł. To ja może zamknę drzwi. Jednak. A może ktoś przyszedł i wyszedł. Księżyce nad dachami mądrą głowę miał. Chciałby żony całowały się z mężami, nie wpadały, mój kochany, w szał. Księżycowy staje wcześniej niż stójkowy i przemierza świat. Dobrym ludziom serca błyszczą jak podkowy, a złym ludziom czarno kwitnie sad. Uplotę ci złoty koło
swoistych promieni. Już ty się, człowieku, nie kołacz, niech ci się na dobre odmieni, a z mego żaru srebrnego utoczę ci miodu ciut, niech ci się w sercu zapieni gęsty miód. Ucisz serce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serce, jedno z tylu serc. Wielki Panie, winorośli, Stworzycielu gwiazd, proszą dzieci i dorośli, nie zapomnij, nie zapomnij nas. Ty, co gładzisz oceany i prowadzisz w dal bezpieczną, spojrzyj też na nasze rany, na kołyskę i miasteczko rozesłaną już kobierce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serce, jedno z wielu serc. Ty, co złocisz łany zboża, bielisz mąki pył od pożaru i od noża, chroń nas z całych sił. Daj nam rodzić się w pokoju i umierać w noc bezpieczną wodą z królewskiego zdroju. Pobłogosław to miasteczko. Ucisz serce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serca, czarne gwiazdy serc. Bardzo dziękujemy. Wymyśliliśmy sobie, może trochę nieskromnie, ale wymyśliliśmy, że na zakończenie tego koncertu, czyli teraz, zagramy naszą piosenkę, dlatego że tekst, który napisałam, jest dedykowany wszystkim kobietom, a Agnieszka Osiecka była niewątpliwie wspaniałą przedstawicielką naszego rodu i mam nadzieję, że nie obrazi się, że chciałabym także jej zadedykować tą piosenkę. Maciek oczywiście napisał muzykę. Piosenka nazywa się Dzika. Cześć, Ewa. Z wodą wspólną pisze pieśń.
co przemienia świeże w zwiędłe jagody. Z wodą wspólną pisze pieśnie, na mchu z ciepłej skóry szyje gorsety. W pełni nocy jest ten śpiew, co ubiera kości w dobre mięsa płaty. Wygłaska na serca sierść, wabi barwne muchy, motyle i kwiaty. Kochani, bardzo dziękujemy. To były już wszystkie piosenki. Odpowiadając na pytanie Ewuni, tak, będzie można obejrzeć cały ten koncert w internecie. Jak długo? Długo. Przez co najmniej pół roku. Ale on się, jak tylko się skończy ta audycja obecna, on będzie do obejrzenia jeszcze raz. Będzie też do obejrzenia na kanale YouTube. Krawczyk Goes Jazz. No i tak a propos, tak jak już wcześniej mówiłem, to był już piąty koncert z cyklu Krawczyk Goes Jazz, czyli w sumie przedostatni, choć mam nadzieję, że uda się może jakimś sposobem przedłużyć cykl, może zorganizować jeszcze kilka dodatkowych koncertów, zobaczymy. A może po prostu będziemy mogli was zaprosić tutaj. Tak, albo właśnie, tak naprawdę to wolimy was zapraszać na koncerty na żywo. I powtórzę to, pozwolę sobie. Tak. Jutro gramy w Harrisie w Krakowie.
o 21.30. W piątek, jak prawie co piątek, gramy w Zakopanem. W hotelu Aries. A w niedzielę w parku Achera, tak? Tak, w Warszawie na Ursusie. Tak, to jest o godzinie 17, więc zapraszamy serdecznie. Ja jeszcze tak z takich ogłoszeń parafialnych dodam, że naszą płytę można sobie nabywać w różnych miejscach. Można jej słuchać sobie też na Spotify'u. No i przy okazji wspomnę o nowej płycie, która już jest w zasadzie, już jest prawie gotowa. Już prawie nie, jest, cała nagrana. Potrzebujemy tylko jeszcze zająć się samym wydawnictwem i jesteśmy w tej chwili w trakcie szukania partnerów finansowych. Tak. Bardzo pięknie to powiedziałeś. To jest tak. Także zapraszamy do współpracy, jeśli znacie kogoś, komu podoba się nasza muzyka i chciałby w jakiś sposób z nami współpracować, żeby też pomóc nam taką płytę wydać, to my jesteśmy jak najbardziej chętni i otwarci na te rzeczy. Bardzo ważne jest, żeby dodać, że ten koncert, tak jak wszystkie koncerty w tym cyklu Krawczyk Goes Jazz, są zorganizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Kultura w sieci. Dziękujemy również Krawczyka 21 za udostępnienie tej wspaniałej przestrzeni. Dziękujemy Mateuszowi Biesowi za pomoc w organizacji i w ogóle miastu Mikołów za wsparcie, które otrzymujemy na każdym kroku. To prawda. Także jeszcze raz dzięki, serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy. Wszystkich. Buziaczki, dziękujemy, że byliście z nami tego wieczoru. Pa, pa.